Albion to niewątpliwie tytuł, który w jakiś sposób nas do siebie przekonał. Bawiliście się na streamach, odwiedzaliście newsy z owego tytułu, kilka lat bety, setki godzin testów i dziesiątki tysięcy graczy na serwerach w ostatnich tygodniach. To tylko dowodzi, z jakim interesującym tytułem przyszło nam się zetknąć i co najlepsze, popularność wcale nie spada. Co jest tego przyczyną? Jakie czynniki wpływają na to, że Albion ma szansę zyskać wiele nagród i stać się jedną z perełek 2017 roku? W 5 podpunktach powiemy sobie, co Albion robi dobrze. Jak nie trudno się domyślić, podstawowym elementem, który twórcom wyszedł, jest przede wszystkim czysty i solidny roleplay. Gra oferuje czystą dowolność. Chcecie być magiem w ciężkiej zbroi bądź wojownikiem w szacie? Proszę bardzo, sami decydujecie o wyborze umiejętności, o konkretnej drodze rozwoju, no i w konsekwencji o tym, gdzie będziecie potrzebni. Jedni pozostaną postacią leczącą, która z dnia na dzień trudni się wykonywaniem najlepszych ostrzy, inni, mimo iż groźni i okuci w stal, mogą pałać się solarką i zbieraniem bawełny. Nawet w obrębie jednej specjalizacji znajduje się kilka różnych setów, kilka różnych broni. To sprawia, że nasze spektrum zainteresowań oraz działań może być naprawdę ogromne. Nie musimy być jak wszyscy. Możemy znaleźć wyłącznie swoją drogę rozwoju, która będzie w pewien sposób niepowtarzalna i jakże korzystna dla naszej gildii czy grupy znajomych. Albion pozwala na indywidualizm, pozwala dać upust naszej wyobraźni i sprawić, że postać będzie faktycznie w 100% realizacją naszych wyobrażeń. Dla jednych bardziej przyjemne, dla innych mniej, jest zdecydowanie otwarte PvP. Albion wywarł się z rąk casualizacji i pcha z każdą godziną w coraz to intensywniejsze potyczki. Tereny podzielono na kilka stref, oczywiście te oparte o najlepsze surowce stają się zarazem najgroźniejszymi, bo obcowanie w nich okaże się dla was, graczy, bardzo wymagające. Jeden nieostrożny krok i śmierć zakończy się dla wygranego nie lada ucztą. Zabierze on wszystkie przedmioty, wydobyte kosztowności i wzbogaci się na waszej śmierci. To nie jest jedyny motyw związany z PvP. Wojny o zamki, bitwy gildii, nieuniknione spotkania w szczelinach, gdzie gracze muszą spodziewać się konfrontacji z buszującym po zakamarkach oponentem. Tam, gdzie z kolei zasady są łagodniejsze, możecie zostać zabici z komfortem, że wasze wyposażenie pozostanie wasze. Niemniej jednak trzeba być bacznym na każdym kroku, bo im dalej w las, tym większa szansa na chwałę ze zwycięstwa lub goryczy z porażki w walce z jednym bądź ogromną liczbą graczy. Ekonomia w jednych grach jest odgórnie narzucona, jak w BDO, gdzie twórcy sterują systemem, a my jedynie możemy ustawić sobie cenę pomiędzy najniższą a najwyższą. A w innych, takich jak Albion, możemy sami manewrować cenami, sprzedawać taniej niż inni czy drożej, tak, że nikt tego nie kupi. Warto zaznaczyć, że każde miasto ma oddzielny rynek, przez co w jednych miastach surowce, takie jak na przykład drewno, kosztują drożej na terenach, gdzie jest ono ciężko dostępne. Jak wspomnieliśmy w punkcie drugim, w grze funkcjonują szczeliny i weekly bossy, czyli kwintesencja PvP w Albion Online. W tym pierwszym odbywają się batalie 2-2 oferujące zasady spotkane na żółtych strefach, jednak kolor samego Hellgate'a jest niebieski. Potyczka 5-5 oznaczana jest kolorem czerwonym, a wejście tam nie oznacza wygranej, gdyż trzeba zabić przeciwną drużynę, co samo w sobie jest emocjonujące. Jednak najlepsze jest to, że wszystkie chwyty są dozwolone. Inaczej mówiąc, przebieglejsza drużyna wygra. Weekly Bossy natomiast, jak sama nazwa wskazuje, oznacza walkę nie dla grupy, a dla całej gildii. Potrzeba sporej i opanowanej grupy, bowiem poza bossem znów wkraczamy do strefy PvP. Ogromna bestia bije nas z jednej strony, natomiast przeciwnicy w postaci graczy z drugiej. Emocje wówczas są jeszcze większe, bo sam boss zapewnia świetne nagrody, a możliwość obrabowania ciał przeciwnika jest dodatkową atrakcją. No i oczywiście grzechem byłoby nie wspomnieć o jednym. Albion, jako jedna z niewielu gier, oferuje multiplatformowość i to na bardzo przyzwoitym poziomie. Masz komputer? Jasna rzecz, że możesz grać, ale co jeśli Windowsa zamieniłeś na Linuxa bądź OSX-a? Nic nie stoi na przeszkodzie, by grać dalej na tych samych serwerach z tymi samymi ludźmi. Komputer złapie usterkę? Łapiemy tablet bądź telefon na iOS lub Androidzie i ciągle gramy. Interfejs został tak nakreślony, aby na każdej platformie, czy tutaj wyposażonej w klawiaturę, myszkę i 24 cale,
lub na tej dotykowej z 5 calami oferować tą samą dużą funkcjonalność. Całość pociąga za sobą oczywiście wymagania sprzętowe. Wystarczy mieć komputer sprzed dobrych kilku lat, bądź średniej półki smartfona, aby cieszyć się płynną i, jak można wywnioskować w poprzednich punktach, świetną zabawą w domu, pracy, szkole, autobusie, tramwaju czy parku. Od Was zależy, gdzie, jak i na czym przemierzacie kolejne tereny i pokonujecie następne kreatury w Albionie. A co Wy sądzicie o tej produkcji? Jakie jej cechy przykuły Waszą uwagę? Dajcie znać w komentarzu. Ja tymczasem zmykam i zapraszam Was do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem oraz łapkowania i udostępniania tego filmu. Mówi dla Was Kuro. Hejka!